A co on jest, k***a, Robocop? Siema, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na moim kanale. W tym odcinku przyjrzymy się najpotężniejszemu bohaterowi dla kawalerii na chwilę obecną. Mówimy tutaj oczywiście o samym bohaterze, bez przedmiotów, bez pupili. Urag ma potężne obrażenia. Co więcej, to AOE Uraga. Wydaje mi się, że ma większy obszar niż chociażby Welyn czy Walder. Jest to idealny bohater na Open Field, jak i do Turnieju Championów. Świetny design, animacja skilla jest również cudowna. Wgniata w ziemię swoim Morgensternem tych, którzy staną na jego drodze. Jak widzicie, sam planuję go odblokować. Mamy teraz go na kole, więc wybrałem właśnie jego. A na pytanie, czy jest dobrą inwestycją, o tym opowiem później. W tym momencie zapraszam Cię do pozostawienia łapki w górę, suba, jeśli jeszcze tego nie robisz. Wbij na Discord, jeśli masz jakieś pytania. A my bez przedłużania przejdźmy do umiejętności. Umiejętność numer 1. Na czele szarży. Zadaje celowi obrażenia fizyczne, współczynnik obrażeń 1600. Obrażenia rozprzestrzeniają się na wrogie legiony w pobliżu. Maksymalnie 2 wrogie legiony. Współczynnik obrażeń 300. Na ten moment największe obrażenia fizyczne w grze. Może poza Kregiem, ale to jest inna bajka. Do tego to niewielkie, ale zawsze AOE z naprawdę dużym obszarem, dużym zasięgiem. Na ten moment naprawdę dobra umiejętność. Mogę dać tutaj 5. Umiejętność numer 2. Wola Wilczego Lorda. Legion odnosi o 10% mniej obrażeń podczas przemarszu, a w walce zadaje dodatkowo 10% obrażeń. Redukcja obrażeń podczas przemarszu, za dużo z tego nie będziemy korzystali. Może w rally to będzie miało większy sens, gdy maszerujemy i gdy będą nas próbowali swarmować. Ten skill będzie miał wtedy więcej sensu, natomiast na Open Fieldzie szybko dobiegniemy do rywala, więc ten bonus równie szybko zniknie. Premia do zadawanych obrażeń 10% to już wygląda trochę lepiej. Poza tym, co ciekawe, na nowym patchu, który wejdzie do nas 18 października, wchodzi bliźniacza umiejętność dla jednostek kawalerii walczących w zwarciu. Otóż podczas szarży kawaleria będzie odnosiła minus 80% obrażeń oraz po udanej szarży na legion dystansowy zyskamy 15% więcej obrażeń. No i te obrażenia będą się stakowały z każdym otrzymanym atakiem przez legion dystansowy. Maksymalnie możemy zadać nawet o 75% więcej obrażeń. Więc widzimy tutaj, że cała kawaleria dostanie lekko zmodyfikowaną umiejętność Uraga na sterydach jako swoją pasywkę. To było tak w ramach ciekawostki, a sama umiejętność na chwilę obecną jest dobra, a ocena dobra to 4. Na 5 ten pierwszy efekt musiałby być troszkę inny. Umiejętność numer 3. Zawsze naprzód. Jednostki kawalerii z Legionu zyskują 10% premii do prędkości marszu i 30% ataku fizycznego jednostek kawalerii. Prędkość jest to coś, co lubimy oczywiście. Ataku również tutaj mamy dużo, łącznie 40% statystyk. Tutaj dam akurat 5 z czystym sercem. Umiejętność numer 4, przerażający cep. Legion przenika 10% PZ wroga, a jego szybkość akumulacji szału wzrasta o 10%. Pomijanie HP na pewno się przyda, bardzo dobry buff. Natomiast ta szybsza akumulacja szału o 10%, ja bym powiedział, że jednak bez szału. Dlatego dam tutaj 4. Przejdźmy teraz do przebudzenia. Dziedzictwo przodków. Jest to wzmocnienie umiejętności wpadania w szał. Przebudzenie zwiększa nam współczynnik obrażeń na głównej umiejętności w główny cel o 100 współczynnika obrażeń. O 100 współczynnika obrażeń zwiększa nam również obrażenia na celach pobocznych. Więc teoretycznie mamy 3 razy plus 100, dlatego dam tutaj 3. Przebudzenie jest ok, ale nie jest to jakiś game changer, dlatego tutaj solidna 3. Wiecie, te walki kawalerii wyglądają różnie. Jeśli złapiemy jakiś pojedynczy legion, to tak naprawdę będziemy mieli tylko plus 100 współczynnika obrażeń, dlatego nie mogę dać tutaj nic więcej. Podsumowując, Urag ma 21 na 25 punktów, jest to 84%, co jest oceną dobrą z gigadużym plusem. Jakbym miał powiedzieć bardzo krótko o nim, czy warto go robić, to powiem szczerze, będzie łatwy do zastąpienia, gdyż do legionu, w którym jest, wnosi jedynie brutalne obrażenia. Prędzej czy później przyjdzie bohater silniejszy od niego. Długoterminowo może się szybko zestarzeć, ale w dniu dzisiejszym naprawdę bardzo dobry bohater. Natomiast jeśli chcecie mieć jeden mocny legion kawalerii, to spokojnie możecie biegać Emrysem z Bakshim, a jeśli chcecie biegać na kilka legionów i mainujecie kawalerię, to chcąc nie chcąc musicie go mieć. Przechodząc do drzewka, to wiadomo, tutaj macie tak naprawdę dużą swobodę. To jest takie przykładowe drzewko pod obrażenia. Natomiast jeśli ktoś gra na kilka legionów kawalerii, wiadomo, że bardzo dobrze, jeśli sobie tę prędkość wyrówna. Idziemy w drzewko umiejętności. Tutaj możecie się zastanowić tak naprawdę nad gromadzeniem większej ilości szału. 10% szansy na 50 punktów szału, ale ja uważam, że zmniejszenie otrzymywanych obrażeń od normalnego ataku o 4% jest naprawdę bardzo fajne. Kawaleria nie musi moim zdaniem gromadzić tego szału tak pasywnie, no bo tak naprawdę wbiegamy na 5 legionów, aktywujemy naszą pasywkę, raczej nikt tego nie przeżyje, więc nie będziemy mieli okazji, żeby ten szał gromadzić. Dlatego tutaj również wziąłem 8% więcej obrażeń dla naszego zastępcy. Natomiast do dłuższych walk być może plus 20 punktów szału podczas wpadania w szał może wam się przydać. A reszta tych wydanych punktów to tak naprawdę mamy tutaj czyste obrażenia. Jeśli chodzi o pary dla naszego olbrzyma, to tutaj nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem wam, że możecie biegać z Tobinem, ale tak naprawdę jeśli ktoś z was gra kawalerią, ten doskonale wie, że parować tak naprawdę możecie tutaj na różne sposoby. Bohaterów do kawalerii możecie tak naprawdę łączyć jak wam dusza zapragnie, możecie łączyć ich również z bohaterami od piechoty i wasze osiągi będą naprawdę dobre. A więc jeśli chodzi o pary, podsumowując, tak naprawdę możecie nawet biegać z Indis. Pamiętajcie, że w parowaniu, jeśli chodzi o bohaterów od kawalerii, ogranicza was jedynie wasza wyobraźnia, no i wasi bohaterowie. Tak naprawdę macie tutaj mnóstwo połączeń. Przechodząc do artefaktów, Urag tak naprawdę nie ma jednego artefaktu tylko i wyłącznie dla siebie. Ten róg Wilczego Skowytu jest tak naprawdę dobry dla każdego dowódcy od kawalerii. Natomiast spodziewam się, że możecie nie mieć tego przedmiotu. Wtedy możecie ten przedmiot zastąpić tak naprawdę każdym legendarnym artefaktem dla kawalerii. Ostrza źródła są raczej dla Emrysa, gdyż Emrys zawsze ma pasję. Bakshi tej pasji może nie mieć, może ją mieć, u niego to bywa różnie. U Bakshiego akurat pod tym względem liczymy na RNG. Przysięga Szturmowego Szczytu jest to przedmiot dla Forondila, gdyż tylko Forondil potrafi wywołać tchórzostwo u wrogiego legionu. No a jak doskonale wiemy, te pasywki tutaj są naprawdę mocne. No a ze zwykłych przedmiotów dla kawalerii mamy tutaj maskę, której możecie używać. Mamy burzowe strzały, mamy ostrza Sorlanda. Mamy również Królobójcę, więc jeśli chodzi o artefakty dla Uraga, tak naprawdę tutaj mamy bardzo szeroki wybór. Z tego względu, że Urag nie ma takiego jednego przedmiotu tylko i wyłącznie dla siebie. Dlatego macie tutaj absolutną dowolność. Przechodząc do tematu pupili dla Uraga, tak naprawdę Urag również nie ma pupila dedykowanego dla siebie. Podobnie jak Tobin, dlatego tutaj możemy używać m.in. Złotego Ptaka, który co ciekawe zagwarantuje nam pasję, no a z pasją działają ostrza źródła. Pasja natomiast, gdy będziemy posiadali ostrza źródła, może nam zagwarantować plus 15% ataku, na wymaksowanym artefakcie będzie to chyba około 30%, więc podejrzewam, że ze Złotym Ptakiem można ograć ten artefakt i grać go na każdym legionie kawalerii, natomiast pasję od Złotego Ptaka otrzymamy dopiero po wpadnięciu w szał, więc bonus do obrażeń z przedmiotu mielibyśmy dopiero na drugie uderzenie, nie na to pierwsze. Czy wam się to przyda, to już musicie ocenić sami, natomiast Złoty Ptak jest taki dosyć uniwersalny, jeśli chodzi o jednostki kawalerii, dlatego możecie go spokojnie wybrać jako waszego pupila. Możecie oczywiście próbować waszych sił z Niedźwiedziem Księżycowym, natomiast czy to jest najlepszy wybór? Moim zdaniem nie. Możecie próbować swoich sił z Oszalałym Baśniowym Smoczydłem, Piaskowym Jaszczurem lub nawet Jadowitym Jaszczurem. Być może jeden z nowych pupili, które mają wejść w nowym patchu, mowa tutaj o tych mantykorach. Podejrzewam, że jedna mantykora może być albo do strzelców, albo do kawalerii. Dlatego musicie być czujni, jeśli chodzi o te mantykory. Jeśli chodzi o pupile i ten film, to zmierzamy do końca. Jeśli interesują was mantykory, to oczywiście śledźcie ten kanał. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.